Jestem przekonany o tym, że elektromobilność w Polsce będzie rozwijać się w sposób bardzo dynamiczny w oparciu o technologie nasze rodzime, w oparciu o potencjał polskich uczelni, w oparciu o środki pomocowe, które pozyskujemy w ramach funduszy badawczo-rozwojowych. Myślę, że w 2025 roku osiągniemy 1 000 000 samochodów elektrycznych na polskich drogach. Niekoniecznie polskiej produkcji, ale na pewno samochodów nowoczesnych, ekologicznych i nieemisyjnych. Megatrendy światowe w zakresie rozwoju motoryzacji wskazują na fakt, że motoryzacja będzie ulegała bardzo szybkim przemianom. Z jednej strony powstaną samochody o napędzie wodorowym, z drugiej strony samochody o napędzie elektrycznym. Myślę, że potencjałem polskim jest to, aby kontynuować rozwój technologii elektrycznych i samochód pierwszy elektryczny, który powstanie w ramach Electromobility Poland, będzie taką pierwszą iskierką, która pozwoli na dalszy rozwój technologii, a z czasem rozwój innych modeli pojazdów elektrycznych.